Cześć, witam ponownie na moim kanale. Dzisiaj zrobię pastę tagliatelle z grzybami mun i kurkami. O, takie miałem w lodówce, także od tego takie zrobię. Od czego zaczynamy? Nastawiłem już sobie wodę, woda się gotuje, wrzucamy tagliatelle. Pamiętajmy, żeby wrzucać na osoloną i wrzącą wodę, nie na zimną wodę. Wtedy makaron nam się nie zrobi taki, jakbyśmy chcieli, czyli nie urośnie, nie będzie taki smaczny, jak w takiej gotującej się wodzie. W tym czasie, jak będzie się makaron gotował, to jest około 8 minut, przygotowujemy sobie nasz sos. Patelnia, rozgrzewamy patelnię, na to oliwa z oliwek i będziemy podsmażali nasze grzyby. Dzisiaj zrobimy kurki, uprzednio oczyściłem je pędzelkiem, no i też musiałem opłukać wrzącą wodą z solą, bo nie dało rady po prostu ich wyczyścić. Przekrajałem sobie na pół, żeby zobaczyć, czy nie są robaczywe. Grzyby mun obcięłem, umyłem i do tego jeszcze dodam czosnek, wędzony boczek już pokrojony, cebula, jedno żółtko i tusta śmietana. Patelnia już się rozgrzała, wrzucamy grzyby, bo to będzie najdłużej się robiło, kurki i mun. To już nie będzie potrzebne. Podsmażamy grzyby, tak żeby one koloru troszeczkę nabrały. Na razie nie solimy, nie przyprawiamy, później będziemy wszystko przyprawiali. W tym czasie, jak nam się gotuje makaron, podsmażają nam się grzyby. W boczku jeszcze nie wrzuciłem, jeszcze chwilę poczekam, nie? Możemy sobie pokroić cebulę, jak chcemy. Ja będę kroił z piórka, także... Ale to w zależności, jak to robić. I oczywiście dodamy też czosnek. Czosnek dodamy razem z cebulą, także jeszcze chwilę. Grzyby nam już się ładnie odparowały, podsmażyły. Teraz dodaję boczek wędzony. Kupiłem gotowiznę pokrojoną już, także nie ten. Dlaczego grzyby shi? Bo po prostu miałem w lodówce. One fajnie wyglądają, smakują mi. Nie mają jakiegoś mega wyrazistego smaku. Zresztą tak samo jak kurki, ale z boczkiem wędzonym zrobimy coś a la carbonara. Teraz jak boczek wrzuciłem, wrzucam już cebulę. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Ja myślę, że będzie bardzo dobre danie. Może nie za zdrowe, ale będzie smaczne. Jeden ząbek czosnku, myślę, że wystarczy. Później wszystko pomijemy. Troszeczkę za wcześnie makaron chyba wrzuciłem. Tak, się okaże zaraz. Teraz możemy już to popieprzyć i posolić. Prosiłbym o komentarze, jak uda wam się zrobić tą potrawę. Co wy o tym myślicie? Jeszcze bym szpinak tu dodał, ale nie kupiłem. Po prostu zapomniałem. Na koniec będziemy śmietaną tłustą dolewać. Zrobimy taki sos. Także teraz zostawiamy. Niech to troszeczkę się posmaży. Na koniec damy jeszcze żółtko, ale to żółtko już na talerz. Także musiałem odcedzić już makaron, bo po prostu nie mogłem dłużej czekać, bo wtedy by był rozgotowany, nie byłby taki jak lubię, czyli al dente. A to jeszcze chwileczkę musi się podsmażyć i będzie perfekcyjne. Nie chcę po prostu, żeby to było nie ten. Skąd pomysł na tą potrawę? Po prostu miałem to w lodówce i musiałem coś z tym zrobić, bo niedługo by wyszło.
Także czas przygotowania około 15 minut. Jeżeli przygotujecie sobie tak jak ja wcześniej wszystko, czyli umyłem grzyby i ten wczoraj, to sobie leżało w lodówce, dzisiaj tylko wpadłem po pracy i od razu to robię. To jest wszystko prostsze, nie? Zalewamy śmietaną, tłustą, 30. Niech to się teraz zredukuje troszeczkę. A w tym czasie co? Mogę poprosić Was o to, żebyście zostawili komentarz, żebyście łapkę w górę zostawili, jakieś subskrypcje. To będzie bardzo miło i to pomoże mojemu kanałowi się rozwijać. Możecie udostępnić swoim znajomym. Jest około już 80 filmików, także jest z czego wybierać. No i sukcesywnie dokładam nowe, ale też z czasem nie jest tak zawsze wszystko po drodze. Dobra, żółtko. Sobie oddzielę żółtko i sobie wrzucę do czegoś. Oddzielone, ręce umyte, to też już fajnie wygląda. Żółtko oddzieliłem. Potrawa już jest gotowa, wrzucamy makaron. To w magiczny sposób ucieka od nas tutaj stąd. Gaz wyłączamy, to znaczy ja prąd. Mieszamy. Wrzucamy nasze żółtko i energicznie mieszamy. Nie chcę, żeby zrobiła mi się jajecznica z tego. I takie coś ląduje na talerz. Do tego kurki, grzyby si, czy jak to tam się mówi. Ok, cyk. No i teraz wypadałoby coś zielonego. A że nic zielonego nie mam oprócz kolendry, to damy sobie kolendrę. Jaki problem? Czas tak dla efektu wow. Proszę bardzo. Tagliatelle, pasta tagliatelle z grzybami, które masz w lodówce. Bon appetit. Do tego boczek. Carbonara z grzybami. Polecam. Miłego dnia i smacznego życzę.